Bardzo. Ja chciałem przywitać wszystkie osoby, które przybyły na dzisiejsze spotkanie, łącznie z panem prezesem, przede wszystkim jak zwykle rodziny osób, które zginęły w Smoleńsku. No i dziennikarzy, którzy mam nadzieję, mimo tych przeszkód widocznych i tych prób zakłócenia, mogą się do nas oczywiście zgłosić i otrzymać materiały. Będą one także opublikowane w sieci, także osoby zainteresowane będą mogły dotrzeć do tego, a myślę, że dziennikarze są chyba najbardziej zainteresowani. Przejdę teraz do mojej prezentacji. Ja nie widzę jeszcze, żeby się ukazał ekran. Widać ekran. Panie profesorze, my mamy pańską prezentację, więc może pan spokojnie zaczynać. Widać mój ekran, tak? Tak. Widać pierwszy slajd? Nie, widać tylko zespół parlamentarny. Moment, to ja muszę zmienić monitor, dlatego że po prostu przygotowałem się. Moment. Czy teraz widać ekran? Nie. Znaczy, przepraszam bardzo, widać ekran, jeśli można. Tu w Warszawie ten ekran widać, ale równocześnie włączyły się jakieś miłe dzwonki. Ale ekran widać, tak. Tylko proszę robić to przy pomocy myszy. Tylko myszy, nie klawiszy plus, minus i plus. Dobrze? Proszę Państwa, teraz za chwilę będzie puszczona moja prezentacja, którą wysłałem do Warszawy. Zostanie uruchomiona. Nie będzie można ją obejrzeć. Tutaj, jak Państwo widzicie, przywołane jest źródło. Na podstawie których pan profesor, źródła na podstawie których pan więc profesor. Więc jeżeli jest już pierwszy slajd, mam nadzieję. I ten pierwszy slajd jest dołączony do tej prezentacji, dlatego że w Kazimierzu na konferencji 28 maja 2012 roku pan doktor Lasek stwierdził, że dane cyfrowe, które posiada Komisja Millera, znajdują się w trzech miejscach. Posiada je MAK, Komisja Wojskowa, czyli w tej chwili MON i prokuratura. Jeżeli ktokolwiek powie, że posiada dane cyfrowe, to należy natychmiast wykonać telefon do ABW. Więc oświadczam bardzo wyraźnie, że wszystkie dane, które zostały odtworzone z tabeli i wykresów przedstawionych w ekspertyzie firmy ATM, którą członkowie Komitetu Naukowego i pierwszej konferencji smoleńskiej otrzymali od prokuratury. Poproszę drugi slajd. Na slajdzie tym zestawione są materiały. Czy już jest widoczny drugi slajd? Tak, widać. Na slajdzie tym przedstawione są materiały, którymi dysponowała Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jakimi zapisami z czarnych skrzynek, jakie zapisy z czarnych skrzynek były w dyspozycji komisji? Po pierwsze, plik,
który nagrano, skopiowano 20 kwietnia 2010 roku, skopiowano w Warszawie i jest to kopia polskiej czarnej polskiej skrzynki ATM QAR. Drugie, komisja dysponowała plikiem otrzymanym z prokuratury Federacji Rosyjskiej, przegrywaniu której nie był obecny żaden przedstawiciel władz polskich. Pozostałe pliki, pokazywano, to plik z nagrania dwóch rejestratorów rosyjskich i rejestratora głosu. Te pliki przekazane w obecności prokuratorów polskich nie nadawały się do analizy. Jeden z tych plików, szczególnie ten w punkcie 5, KBN 1.1, który Rosjanie uznali za najlepiej nagrany, pozbawiony błędu. Sami powiedzieli, że pozostałe zawierały ogromną ilość błędów. Ten plik, który został przekazany Polsce, kończy się kilka sekund przed miejscem, w którym samolot minął Brzozę. Z pliku tego drugiego, który otrzymano, prokuratorzy polscy otrzymali od prokuratury Federacji Rosyjskiej, z tej kopii wykorzystano tylko 2 sekundy nagrania. Poproszę następny slajd. Komisja KBWL podała w dodatkowym komunikacie 9 września 2011 roku, już 2 miesiące po ogłoszeniu końcowego raportu, podawała, z jakich dodatkowych jeszcze źródeł korzystała. Dlaczego podała? Dlatego, że blogerzy odkryli zdjęcia, na których zasłonięto autorów tych zdjęć. I komisja nie podała tych zdjęć. Niektórzy blogerzy nawet skomunikowali się z tymi autorami tych zdjęć i okazało się, że komisja żadnego z nich nie prosiła o ich udostępnienie. Ja jeszcze do tego wrócę później podczas swojej dalszej części prezentacji. Pragnę też przypomnieć, co pan przewodniczący wielokrotnie podkreślał, że w punkcie pierwszym ten raport z ekspertyzy miejsca katastrofy wykonany przez firmę Smolgis, w tym raporcie zmieniono konkluzję firmy Smolgis, która brzmiała i określała na zdjęciu satelitarnym miejsca wybuchów, ewentualnych wybuchów, na miejsca pożarów. Była to bardzo istotna zmiana. Poproszę następny slajd. To jest kopia oryginału ekspertyzy ATM. Ta linia czerwona na tej kopii oznacza miejsce wystąpienia pierwszej głębokiej zmiany przyspieszenia pionowego. Natomiast linia druga już za Brzozą jest miejscem, gdzie według ekspertyzy ATM nastąpiło oderwanie końcówki skrzydła. Ta fraza z ekspertyzy ATM nigdy nie została przywołana w raporcie Millera. Poproszę następny slajd. Tutaj mamy już analizę konkretnych parametrów odczytanych i przedstawionych w postaci wykresów w ekspertyzie ATM. Proszę zobaczyć, pierwsza gwałtowna zmiana w przyspieszeniu pionowym, ta pierwsza górna krzywa, występuje przed uderzeniem w Brzozę. Dzisiaj w tej prezentacji zajmę się szczególnie
analizą wykresu przechylenia. I chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz. Ten zakreślona część wykresu to jest miejsce, gdzie do polskich zapisów czarnej skrzynki ATM dodano 2 sekundy z tego bardzo słabego nagrania otrzymanego z prokuratury Federacji Rosyjskiej. Jeszcze raz przypomnę, nagrania przy kopii, przy przegrywaniu, której nie byli obecni przedstawiciele polscy. I to już nie są oryginalne nagrania z polskiej skrzynki ATM. Poproszę następny slajd. Przechylenie samolotu. Jakie mamy dane, jakimi danymi my dysponujemy i jakimi danymi mogła dysponować komisja Millera, co zresztą sama stwierdziła, jeżeli komisja Millera, członkowie komisji mają jakiekolwiek wątpliwości i nie wiedzą, jakie są źródła tych informacji, które to podaje. I ja mogę przesłać numery stron z raportu Millera i ekspertyzy ATM. Więc po pierwsze, mamy kolorem niebieskim zaznaczony wykres podany w raporcie MAK-u. Mówię wykres, dlatego że ani komisja Millera, ani nikt w Polsce nie dysponuje tymi zapisami. Te zapisy, które tutaj pokazuje komisja MAK, skończyły się kilka sekund wcześniej, kilka sekund przed przelotem nad Brzozą. I tych zapisów nie ma. Komisja Millera dysponowała zapisem z polskiej skrzynki ATM kolor czerwony. Natomiast w analizie przechylenia samolotu, czyli wykonania tej beczki krytycznej dla całej analizy trajektorii i przebiegu wypadku ostatnich sekund, to oparła się na analizie zdjęć fotoamatora ze Smoleńska, Siergieja Amielina. Jak przeprowadzona została ta analiza? Poproszę następny slajd. Czy już jest widoczny? Tak, jest widoczny. Proszę zobaczyć. To są dwa zdjęcia. Z lewej strony to jest zdjęcie Amielina, z prawej zdjęcie, jak przyznała prokuratura, i potem państwu to pokażę. Jest to zdjęcie wykonane przez jedno z bardzo niewielu zdjęć wykonanych przez komisję Millera. 16 stopni, kąt przecięcia pokazywany tutaj przerywaną linią. Na prawym zdjęciu 130 stopni, to już jest dalej wykonane. Jest tu ewidentny błąd, ponieważ to nie jest 130 stopni, ale minus 130 stopni. Tylko takich drobiazgów i takich błędów jest znacznie więcej. To jest jeden tylko z wielu. Jak wygląda najważniejsze ze zdjęć przeanalizowanych przez komisję Millera, na podstawie którego zrobiono tą główną i podstawową analizę? Poproszę następny slajd. Proszę zobaczyć, to jest zdjęcie Siergieja Amielina, wykonane w Smoleńsku. Nie ma żadnych danych na temat tego zdjęcia. Podane są tutaj trzy kąty przecięcia. Minus 50 stopni, minus 65 stopni, minus 90. Proszę kliknąć na slajdzie lewym klawiszem myszy. Zobaczą państwo, że rzeczywista wartość kąta, który został podany w końcowym raporcie Millera, wynosi nie minus 50 stopni, ale minus 30. Proszę jeszcze raz kliknąć na slajdzie. Kąt następny to nie jest minus 65, tylko minus 45 stopni. To jest kąt, pod jakim ścięło skrzydło, to jest pierwsza czerwona linia,
i statecznik poziomy, druga czerwona linia. Proszę kliknąć następny raz na slajdzie. Kąt 90 stopni, o dziwo, jest, wynosi 90 stopni. Proszę następny raz kliknąć na slajdzie. Pojawia się teraz, przywołuję wykres, o którym Państwu mówiłem. Przypomnę jeszcze raz, że komisja Millera nie dysponowała danymi z odczytu rejestratora KBWL 1.1. Proszę o kliknięcie na tym slajdzie, więc te dane powinny zniknąć z wykresu. Czy to dobrze widać? Tak, widać. Odrzuciła dane pochodzące z polskiego nagrania czarnej skrzynki ATM-QAR. Proszę kliknąć. Zniknęły te nagrania. Komisja odczytała dane ze zdjęć, te kąty, i proszę zobaczyć. Rzeczywiste kąty, które tutaj podałem, minus 30 i minus 45 stopni, leżą ponad tą krzywą. Nie pasują do tej krzywej. Do czego one pasują? Proszę kliknąć. A no właśnie, pasują do tego, co podał w raporcie, podała generałowa Anodina. Tutaj mamy przyczynę przesunięcia tych kątów o 20 stopni. Następny kąt, 90 stopni, ten trzeci punkt, już nie musiał być przesunięty. On już pasował. W ten sposób mamy chyba wyjaśnioną, taki jest mój wniosek, podkreślam, wyjaśnioną przyczynę zmiany tych kątów. To nie jest prosty błąd. To jest działanie mające zilustrować i pokazać możliwość wykonania tej beczki. Państwo widzą, jak wygląda to zdjęcie Amielina. Proszę kliknąć na slajdzie. Proszę Państwa, tu jest oryginał zdjęcia Amielina dostępny w sieci. Chyba nie należy, nie trzeba tłumaczyć różnicy między tymi dwoma zdjęciami. Jest ona rzucająca się w oczy. Czyli komisja Millera nie wysiliła się nawet, żeby ściągnąć oryginał dostępny w sieci, oryginał zdjęcia Siergieja Amielina, skorzystała z entej kopii krążącej po internecie. Co to powoduje dodatkowo? Powoduje jeszcze obcięcie dodatkowej informacji, którą ma w sobie zdjęcie oryginalne Amielina. Proszę kliknąć. Tą informacją jest nie tylko data, czas wykonania tego zdjęcia, ale jest podany sprzęt, którym zdjęcie zostało wykonane. Podana jest przesłona, podana jest ogniskowa. Chyba nie muszę tłumaczyć osobom, które chociaż trochę zapoznały się z robieniem zdjęć i nawet bardziej fotoamatorom, którzy mają troszeczkę większą wiedzę o zdjęciach, jak ważne są to informacje. Tych informacji nie zawierają kopie, których użyła komisja Millera. Proszę o następny slajd. I tu jest bardzo ważna rzecz. Pani poseł Jolanta Szczypińska w kwietniu tego roku wysłała zapytanie numer 3527 dotyczące zdjęć prezentowanych w raporcie Millera i w załącznikach do raportu Millera, zdjęć przedstawiających właśnie zniszczenia drzewostanu przy podejściu do miejsca, gdzie samolot uderzył w ziemię. Okazuje się, że jeden z blogerów na salonie zrobił szczegółowe zestawienie tych odpowiedzi, którą udzielił sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Czesław Mroczek w dniu 10 maja 2013, że na 18 zdjęć tych drzew zniszczonych i krzewów 7 tylko było wykonanych przez komisję Millera.
I na podstawie tego właśnie określono możliwość i kąt, pod jakim samolot się przechylał. Przypominam jeszcze raz, odrzucając odczyty z polskiego rejestratora ATM-QR. Proszę następny slajd. Chyba nie wydaje się dziwne, że tego rodzaju analiza musi odnieść swoje skutki w danych i w trajektorii, którą zaprezentowała komisja Millera. Tutaj mamy pokazaną wysokość. To jest kolor niebieski. Wysokość radiową samolotu w ostatnich sekundach przed uderzeniem w ziemię. Mamy pokazany zielonym kolorem profil terenu, a czerwony kolor to jest odtworzony trajektoria lewej urwanej końcówki skrzydła. W punkcie TAS-38 te dane nie musieliśmy nawet odczytywać z wykresu, ponieważ one zostały stabilaryzowane i wprost podane w ekspertyzie ATM i w raporcie Millera. Proszę kliknąć i to Państwo teraz zobaczą, jaki jest wynik tej analizy przeprowadzonej przez komisję Millera. Proszę zobaczyć, że samolot w punkcie TAS-38 pochylony o 60 stopni jest na wysokości 8 metrów nad poziomem pasa, który wynosi według ekspertyzy ATM 251 metrów i kilka metrów tego urwanego skrzydła znajduje się pod ziemią. Podczas gdy, proszę kliknąć na slajdzie jeszcze raz, wysokość radiowa w tym miejscu wynosiła 12,7 metra, nie 8 metrów, jak podają analizy komisji Millera, a baryczna wynosiła 37,5 metra. Należy do tego dodać, że w ekspertyzie ATM-u możemy odczytać, że w punkcie TAS-38 nastąpiła awaria obu wysokościomierzy radiowych. Więc wysokość radiowa podawana w TAS numer 38 jest już mało wiarygodna. A ten rysunek i ten wykres pokazujący, że samolot zanurza się w ziemi w skrzydle, mówi nam, jak jest wiarygodna analiza trajektorii przeprowadzonej w raporcie MAK. Nie dziwią mnie zatem słowa, które słyszałem wypowiedziane przez członków komisji Millera, że ważne to jest to, co do Brzozy. Za Brzozą to już jest nieważne i nie miało wpływu na trajektorię. Proszę o następny slajd. Proszę Państwa, dla zespołu została przygotowana, przygotowałem mapę terenu ze skalą odległości. Jest to mapa naniesiona na zdjęcie satelitarne z bardzo dużą dokładnością. Została dokonana korekcja tego zdjęcia satelitarnego ze względu na rzut środkowy, ponieważ satelita wykonywał to zdjęcie pod określonym kątem. Natomiast ze względu na profil terenu tutaj, który widać w dole tego wykresu, nie była potrzebna denivelacja, gdyż ten profil jest, zmiany profilu wprowadzają niewielkie poprawki. Tu widzą Państwo całą tą mapę od TAS numer 36 aż do początku pasa. Na mapie widać niebieskim kolorem prosta linia, to jest trajektoria, jaką samolot podchodził do lotniska. Żółta jest to trajektoria prawidłowa, którą powinien podchodzić i cały czas upewniano załogę, że jest na kursie i na ścieżce. W rzeczywistości widać, że to nie miało miejsca. Proszę o kliknięcie na tym zdjęciu. Zobaczą Państwo fragment tej mapy w rzeczywistej rozdzielczości. Proszę zobaczyć, że ta mapa jest duża, dokładna. Pojedyncza kratka oznacza
pojedynczy kwadrat oznacza obszar 10 na 10 metrów. Tutaj ładnie widać, można zobaczyć sobie szczątki samolotu i oraz sylwetkę samolotu Tupolew Tu-153M w skali 1:1. Niebieskimi punktami są zaznaczone miejsce, gdzie zamrożona została pamięć komputera pokładowego drugiego pilota, czyli została całkowicie przerwane zasilenie elektryczne. Tam też według podanych danych w ekspertyzie ATM skończyły się jakiekolwiek nagrania pozostałych czarnych skrzynek. Drugi mniejszy punkt to jest pierwsze miejsce uderzenia w ziemię. To jest ponad 50 metrów różnicy. Proszę o następny slajd. Ta mapa posłużyła mi i posłużyła zespołowi do umiejscowienia zdarzeń, jakie są opisane przy pomocy parametrów odczytanych przez polską czarną skrzynkę UAR. Zestawienie jest w tej chwili nie tylko w czasie, przebiegu tych funkcji nie tylko w czasie, ale też zlokalizowane są te punkty i te zdarzenia w konkretnych miejscach geograficznych. Tak jak powiedziałem, zająłem się dzisiaj tylko przyspieszeniem. Natomiast poszczególnymi wysokością radiową, przyspieszeniem pionowym, poziomym pokażę te przyspieszenia, wnioski z tego płynące podczas drugiej konferencji, konferencji smoleńskiej w najbliższy poniedziałek. Tutaj powiem rzecz podstawową, o końcowym wniosku. Proszę Państwa, skrzydło lewe zostało uszkodzone, zniszczone ponad 50 metrów przed miejscem, gdzie rośnie brzoza. Tutaj są dwa punkty, fioletowy i zielony. To są miejsca, gdzie zaznaczyła fioletowy komisja Millera, gdzie rosła brzoza, podała współrzędne geograficzne tej brzozy. Zielony to jest miejsce, które podała komisja MAK. Jesteśmy w stanie wykazać, że zniszczenie skrzydła nastąpiło ponad 50 metrów przed tym miejscem, gdzie była brzoza. Natomiast odpadnięcie końcówki lewego skrzydła nastąpiło niedaleko od TAWS-38. Tutaj widać, tam widać biały taki punkt i tam, gdzie się kończy ta niebieska trajektoria, to jest TAWS-38, widać takie tąpnięcia na przyspieszeniu pionowym i szarpnięcia na przechyleniu. To jest moment, kiedy odrywa się końcówka lewego skrzydła, co zresztą twierdzi ekspertyza ATM. W ekspertyzie ATM stwierdzono, że najprawdopodobniej końcówka skrzydła oderwała się za brzozą. Dodatkową informacją, którą Państwo mogą tu zobaczyć, do której powrócę w czasie swojej prezentacji na drugiej konferencji, że wysokość radiowa według firmy ATM podana w tabeli w miejscu, gdzie rosła brzoza, wynosi 10,5 metra. Proszę o następny slajd. Te wszystkie konkluzje, które podałem, one zgadzają się z bardzo wieloma innymi ekspertyzami podanymi przez pozostałych członków ekspertów współpracujących z zespołem. Proszę zobaczyć tylko mapę wykonaną przez pana inżyniera Marka Dąbrowskiego, na którą naniósł szczątki opisane w protokołach w Federacji Rosyjskiej z dnia 10 i 11 kwietnia 2010
roku. Tutaj jest pomyłka w dacie, widzę. To jest czwarty, to jest kwiecień. Pierwszy ten protokół z 10 kwietnia był wykonany bardzo szybko w godzinach popołudniowych. Wykonali to prokuratorzy Federacji Rosyjskiej w obecności świadków. I proszę zobaczyć. Pierwsze zgromadzenie bardzo dużej ilości małych szczątków kondensuje się w pobliżu brzozy i kilkanaście metrów przed nią. Drugi skondensowany obszar szczątków znajduje się przed tafsem numer 38 i w pobliżu oderwanego skrzydła. To jest ta drugie zakreskowane pola. Trzecie znajduje się za ulicą Kutuzowa, gdzie zespół stawia hipotezę, nastąpiło ostateczny wybuch w kadłubie samolotu. Proszę o następny slajd. Na tym slajdzie pokazany zostanie układ szczątków na tym wrakowisku, czyli fragment tych szczątków, które nam cały czas pokazują, ich lokalizacja. Jest to film i jeżeli poruszy się myszą, to będzie możliwość odtworzenia tego filmu. Na tym filmie będą odpowiednie napisy, także będzie można zobaczyć metodę wyodrębnienia szczątków tego samolotu. Proszę zwrócić uwagę, że część szczątków będzie przesłonięta przez te wyczernione żółte punkty. Także w rzeczywistości liczba tych szczątków jest większa niż tutaj udało się odtworzyć. Zatrzymała się, nie słychać ciebie. Ale film pokazuje dobitnie tysiące małych szczątków i rozrzut, kształt półkolisty na zewnątrz tych wielkich. Szanowni Państwo, zanim uzyskamy z powrotem połączenie, ja chciałbym podkreślić, iż mamy do czynienia z sytuacją, w której dokładnie badania profesora Nowaczyka są tożsame z wskazaniami eksplozji, które pokazał pan doktor inżynier Gajewski. Te przyspieszenia, które on pokazywał jako dowód na to, że doszło do eksplozji, są w skrzynce parametrów lotu zanotowane, odzwierciedlone, a dzisiaj przedstawione Państwu na prezentacji pana doktora profesora Nowaczyka i pokazujące, że destrukcja skrzydła zaczęła się 50 metrów przed miejscem, gdzie rosła brzoza. Za to gdyby trzymać się parametrów pana Millera, to samolot zaryłby 8 metrów skrzydłem w ziemi, 300 metrów przed miejscem, gdzie w rzeczywistości upadł na grunt. Takie byłyby konsekwencje trzymania się danych, jakie Miller przedstawia od 2 lat polskiej opinii publicznej, a inni eksperci, doradcy Donalda Tuska powtarzają Państwu codziennie. Ten raport jest po prostu sfałszowany. Opiera się na kłamliwych danych i na kłamliwej ich interpretacji. Czy mamy już?